Naprawdę wam to przeszkadza? No dobra. Teraz chyba dobrze, co? Dzisiaj obiecałem, że nie będzie nic o Twitterze, a zatem mam zamiar dotrzymać słowa. Dobry wieczór. I z nośnego tygodnia. Nie no, żart taki. Podobnie jak warunki akustyczne w moim studio. Nagrywam to w sobotę wieczorem, jacyś ziomkowie stwierdzili, że w sumie dlaczego mamy oglądać mecz na telewizorze, jak możemy posłuchać go sobie na kolumnach koncertowych? A przynajmniej tak to brzmi. Chyba, że mają bardzo głośny telewizor. Więc dodatkowe, pełne emocji, tło, dźwięku, stadionów będzie nam towarzyszyć w mniejszym lub większym stopniu, prawdopodobnie w mniejszym, kiedy opowiadać będę wam o sztucznej inteligencji. ChatGPT to jedno z wielu rozwiązań internetowych oparte na AI, z którym można sobie pogadać. Tylko, że gadanie z takim chatbotem brzmi jak pomysł z 2008 roku. Ta sztuczna inteligencja musi mieć coś więcej dzisiaj do zaoferowania. Na przykład musi umieć odpowiedzieć na pytanie, na które nie potrafi odpowiedzieć głupi YouTuber w swoim świątecznym poradniku zakupowym. Bo jest człowiekiem, który stanie się nawozem dla sztucznej inteligencji już niedługo, o tym później. Ale co mówię? Że ten głupi YouTuber nie potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Co kupić partnerce na święta? Jeśli chcesz kupić coś dla swojej partnerki na święta, to zależy to od jej preferencji i zainteresowań. Możesz jej kupić coś, co wiąże się z jej ulubioną hobby, albo coś, co pomoże jej w codziennym życiu. Możesz też kupić coś, co pokaże jej, jak bardzo ją kochasz i jak bardzo ci na niej zależy. Ważne jest, by prezent był szczery i zrobiony z myślą o niej. I to jest pierwszy problem sztucznej inteligencji. Została nakarmiona artykułami z pani domu sprzed 10 lat i dlatego do niczego się nie nadaje. W takim sensie jesteśmy dla niej nawozem. Tylko że nawożona sztuczna inteligencja nadal jest sztuczna i dlatego jest głupia. Gdybyśmy rośliny, które są żywe, więc nie sztuczne, więc mądre, nawozili smołą na przykład, to by zwiędły. A gdyby sztuczna inteligencja była takimi roślinami i byśmy ją nawozili smołą, to by zakwitły smoliste kwiaty. Ale dzięki sztucznej inteligencji można zdać egzamin na Polaka. Bo wszyscy wiemy, jakie podczas tego egzaminu pada pytanie. Za co kochamy Jana Pawła II? Jana Pawła II kochamy za jego wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz Kościoła i całej ludzkości. Był on wielkim przywódcą duchowym, który niósł nadzieję i pokój na cały świat. Jego niezłomna wiara i wielkie serce sprawiły, że zyskał on wielkie uznanie i szacunek u wielu ludzi na całym świecie. No ta odpowiedź też prawdopodobnie pochodzi z pani domu, chociaż wydaje się, że AI musiał jeszcze skonsumować kilka katechetek. No ale za taką odpowiedź obywatelstwo polskie w ogóle bez żadnych dodatkowych pytań się dostaje. Natomiast możecie powiedzieć, że to jest niebezpieczne, bo co jeżeli takiemu bezrefleksyjnemu algorytmowi zamiast Jana Pawła II podamy Władimira Lenina? Tu AI zaskakuje, ponieważ nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest sztuczną inteligencją i nie posiada wiedzy o emocjach i preferencjach ludzi. Jej rola polega na udzielaniu informacji na tematy, o których została wyszkolona, a nie jest w stanie wypowiadać się na temat, co ludzie kochają lub nie kochają. Okej. To za co nienawidzimy Hitlera? Hitler był dyktatorem niemieckim, ble, 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 ble. Czas na truizm odcinka. Sztuczna inteligencja jest sztuczna. Dobra, okej. Dzisiaj robię wszystko tak jak chcecie. Nie podobało się, że krzywy obrazek jest prosto. Teraz nawet lampkę wam zniknę. Proszę. I bardzo popularnym zabiegiem w tym tygodniu na YouTubie, w materiałach o tym konkretnym przypadku sztucznej inteligencji było coś takiego, że prezenter czytał najpierw coś, znaczy czytał, prezentował, że niby sam to mówi, a po chwili powiedział: ha! To napisała sztuczna inteligencja i co, jesteście zdziwieni? I szczerze mówiąc też miałem taki plan, żeby to zrobić. Ale jak obejrzałem piąty film, w którym ktoś zrobił dokładnie to samo, to stwierdziłem, że może jednak nie. Ale to nie były polskie filmy, więc jeżeli na polskim YouTubie oglądacie kogoś poza mną od technologii, no to może was to jeszcze niestety czekać. Podobnie jak może was jeszcze czekać więcej awatarów z Lenza App na Instagramie.
Mimo, że pewnie już i tak macie ich dosyć. To ten drugi program wykorzystujący sztuczną inteligencję, który stał się niezwykle popularny w ostatnich dniach. Wygląda to tak, że wrzucasz do tej aplikacji od 10 do 20 swoich fotek selfie, następnie płacisz jakieś $4, oczywiście pod warunkiem, że masz darmowy, próbny okres, ale to wystarczy. Więc najpierw wybierasz ten darmowy, próbny okres, potem i tak musisz zapłacić $4 i dostajesz 50 pięknych awatarów. I na tych awatarach jesteś ty, tylko piękniejszy albo piękniejsza, lepiej ubrany, lepsze otoczenie, no generalnie lepsza wersja ciebie. I z tymi awatarami jest trochę jak z filmami z wesela. To znaczy, nikt poza ludźmi, którzy występują w tych filmach z wesela, nie chce tego oglądać, ale ci ludzie, którzy występują w tych filmach z wesela, i tak je wszystkim pokazują. I możemy mówić, jakie to jest żenujące, że ludzie wrzucają mnóstwo tych awatarów na Instagrama, żeby się pochwalić, ale kim jesteśmy, żeby oceniać, że ktoś chce wyglądać ładniej niż zwykle i lepiej być ubranym i w lepszym i w ogóle i super, no. Nie chcę tak robić. Tym bardziej, że i wy też tak róbcie, jeżeli macie na to ochotę. Tym bardziej, że jestem w 100% przekonany, że wszyscy ludzie, którzy stwierdzili, że musieli to zrobić zawodowo, bo oni są reporterami, testerami czy cokolwiek innego, też chcieli po prostu ładnie wyglądać. Więc przejdźmy od razu do najważniejszego pytania. Czy to jest bezpieczne? Zgodnie z regulaminem Lenza App, uploadując tam swoje zdjęcia, dajecie aplikacji wieczystą, ale odwołalną, niewyłączną, bezpłatną, obowiązującą na całym świecie, w pełni opłaconą, zbywalną, mogącą podlegać dalszemu licencjonowaniu innym podmiotom, licencję na użytkowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, tłumaczenie oraz tworzenie dzieł pochodnych z wrzucanych przez was zdjęć. Czyli to, co powstaje z waszych zdjęć, jest własnością Lenzy, a Lenza sobie może zrobić z tym cokolwiek, na przykład sprzedać jakiejś innej firmie, a ta inna firma zrobić sobie z tego kampanię reklamową. Ale spokojnie, możecie wtedy wysłać maila na kontakt@lenzaai.com i już w ciągu 90 dni rozpatrzą wasze zgłoszenie. A jeżeli chcecie usunąć swoje dane z aplikacji, napiszcie na kontakt@lenzaai.com i bardzo mocno wierzcie, że się uda. Przy czym oczywiście szansa, że ktoś wykorzysta akurat wasz wizerunek w jakiejś reklamie i będziecie musieli się później domagać, że przestał wykorzystywać, to jest niewielka i w praktyce niebezpieczeństwo zużywania takiej aplikacji jest mniej więcej tak samo duże jak niebezpieczeństwo wrzucania swoich zdjęć na Instagram. Poza tym, że Instagrama nie założyli Rosjanie, o czym później. Natomiast na pewno nie jest to aplikacja dla ludzi, którzy nie chcą, żeby ich zdjęcia, czy też przerobione zdjęcia pojawiały się w różnych miejscach w sieci. Oczywiście największym problemem Lenza App nie jest to, że ludzie płacą za to, żeby twórcy tej aplikacji wykorzystywali ich wizerunek. Największym problemem Lenza App jest to, że korzysta ona z dzieł artystów, którzy się w ogóle na to nie zgodzili. I ten argument, który kiedyś był podnoszony przez twórców takich aplikacji, że tak naprawdę AI się tylko uczy tego, a potem tworzy własne wersje, że to jest tylko inspiracja, został właśnie boleśnie obnażony. Ponieważ na wielu awatarach stworzonych przez Lenza App artyści odnajdują swoje własne podpisy. Często zamazane, ale nadal. I są to artyści, którzy nigdy nie wyrazili zgody na to, żeby Lenza wykorzystywała ich pracę. A zatem nie jest to żadna inspiracja, tylko regularna zżynka, choć domyślam się, że prawnicy Lenzy, jeżeli tacy są, mają zupełnie inne zdanie. Choć współczesny klimat społeczno-polityczny nie za bardzo im sprzyja, ponieważ Lenza App to produkt firmy Prisma Lab. Pamiętacie Prismę? Jakieś 6 lat temu był na nią szał, bo przerabiała fotki na obrazki. Szybko okazało się, że aplikacja więcej użytkownikom zabiera, niż daje. Wyszło też na jaw, że została założona przez Rosjan. Co prawda w Krzemowej Dolinie, ale jednak, bycie Rosjaninem w świecie AI nie jest łatwe, bo wszyscy myślą, że kradniesz dane tak samo jak Chińczycy, tylko lepiej się maskujesz. Generalnie w dzisiejszym świecie bycie Rosjaninem nie jest łatwe, ale też nasze postrzeganie tego, jak platformy wykorzystują nasze dane osobowe, się nieco zmieniło. To znaczy, jedni zaczęli na to bardzo uważać, ale myślę, że jednak większość z nas ma takie dobra, już trudno. Po prostu wszyscy nam kradną te nasze dane, już pieprzyć to. Ile więcej można ukraść? Już zdążyliśmy się przyzwyczaić, że napisanie na Facebooku "nie zgadzam się, żeby Mark Zuckerberg używał moich danych" cokolwiek zmienia. A zatem teraz, jak aplikacja prosi cię o to, żeby mogła wysłać SMS-a twojej mamie z okazji urodzin, to mówisz: dobra, niech wysyła, niech się mama ucieszy. Jakkolwiek jednak by te obrazki i awatary nie były piękne, nadal jest to ludzkie dzieło, tylko że wsadzone do wielkiego miksera. I może się czasem z tego wynurzyć coś wybitnego, ale generalnie większość jest uśredniona, czyli średnia. Powiem to jeszcze raz, nie ma powodu, żeby się wstydzić, że chcesz sobie takie rzeczy robić, mieć takie swoje tam fajne awatary, ale też nie ma powodu, żeby się tym chwalić na Instagramie, tak samo jak chyba nikt się nie chwali na Instagramie, że kupił sobie obraz w Ikei. Skąd masz ten obraz? To dzieło.
ze sklepu meblowego. Wyobraźcie sobie taki piękny sen. Idziecie do bankomatu wyciągnąć pieniądze, a bankomat robi wam zdjęcie i to zdjęcie wraz ze stanem waszego konta wyświetla na takim dużym ekranie nad bankomatem. Czy może być coś piękniejszego? A może to nie sen? Może to Floryda po prostu, która jak wielu mówi nie jest stanem, tylko stanem umysłu. W ramach projektu artystycznego, dzisiaj jest taki odcinek o sztuce chyba, na Florydzie właśnie pojawił się bankomat, który robi zdjęcie osobie, która wyciąga pieniądze i pokazuje wszystkim, ile ta osoba ma pieniędzy na koncie. Twórcy tego bankomatu tłumaczą, że chodzi o to, żeby dać ludziom bardziej dosłowne narzędzie do chwalenia się swoim bogactwem. Bardziej dosłowne niż Rolexy i drogie samochody. Podobno w Miami jest taki vibe, że ludzie uwielbiają się chwalić rzeczami materialnymi, więc twórcy tego bankomatu nie zdziwili się za bardzo, kiedy z tego bankomatu korzystać zaczęły osoby, które mają po kilka milionów dolarów na koncie. Gdybym miał kilka milionów dolarów na koncie, z którego korzystam, żeby robić zakupy w warzywniaku, to bardzo bym nie chciał, żeby ktoś stan tego konta zestawił z moim zdjęciem i wyświetlał nad jakimś bankomatem. Ale może nie mieszkam na Florydzie i dlatego nie rozumiem. Pocieszające jest natomiast to, że zdecydowanie więcej niż tych milionowych stanów kont jest zdjęć ludzi, którzy mają zero tutaj obok swojego zdjęcia. I to jest ich stan konta, także miło wiedzieć, że tam również mieszkają biedaki takie jak my. Które nie kupią sobie pewnie słuchawek Dysona z oczyszczaczem powietrza, które pokazywałem wam już dawno temu, ale zbliża się wreszcie ich rynkowa premiera. W styczniu pojawią się w Chinach, a w marcu mają być dostępne wreszcie świata. Do której chciałbym powiedzieć, że Polska należy, choć nie wiem w sumie, czy w tym konkretnym przypadku chciałbym to powiedzieć, bo słuchawki będą kosztowały jakieś 4,5 tysiąca złotych w przeliczeniu, więc coś tam wyczyszczą na pewno i być może również powietrze. Apple udostępnia program Self-Service Repair, czyli program do samodzielnej naprawy produktów w Europie. I w tym przypadku zdecydowało, że Polska też do Europy należy. A zatem, jeżeli chcecie wymienić na przykład baterię w swoim iPhone 13 Pro, wchodzicie na tę stronę i dowiadujecie się, że zespół baterii, czyli bateria i jakieś tam akcesoria potrzebne do jej wymiany, kosztują 338 zł. Ale jak zwrócicie starą baterię, to będzie zniżka 115 zł, więc w sumie całkiem spora. Następnie możecie na 7 dni wypożyczyć zestaw narzędzi do naprawy za 299 zł i korzystając z Apple'owej instrukcji, samemu wymienić sobie tę baterię. Łączny koszt wyniesie jakieś 520 zł. Czyli więcej niż w tak zwanych serwisach autoryzowanych o jakieś 200, ale możecie dodatkowo stracić trochę swojego czasu i jeszcze dodatkowo możecie zepsuć sobie iPhone'a narzędziami, których używają profesjonaliści. A jakbyście chcieli stracić jeszcze więcej i czasu i pieniędzy, to możecie sobie takie narzędzia kupić. I wtedy zamiast kilku stówek za naprawę baterii zapłacicie kilka tysięcy. Na szczęście póki co Apple naprawę ogranicza do iPhone'ów 12 i 13 oraz maczków z procesorem Apple'a, więc starsze sprzęty wciąż są w miarę bezpieczne. Mówię to pół żartem, pół serio, bo znam ludzi, którzy chcieliby mieć w domu prasę do wyświetlacza albo podgrzewany przyrząd do demontażu wyświetlacza albo prasę do baterii. I być może mówię właśnie o sobie, ale posiadłem umiejętność panowania nad przynajmniej niektórymi swoimi rządzami, więc tych urządzeń póki co nie zamówiłem. Zamówiłem za to taką poduszkę do leczenia chrapania. Tu jest w środku cały mechanizm, a tu jest takie coś, co się koło łóżka stawia. I teraz włączę demonstrację, żeby wam pokazać, o co chodzi. To jest głowa, może nie ludzka, ale taka ludzka ugotowana przez tych, jak oni się nazywają? No kanibale, nie? Tak robią. No i chodzi o to, generalnie, że jak się będziecie bardzo mocno przyglądać, ale to naprawdę musicie się bardzo przyglądać, to zauważycie, że ta część poduszki się podnosi. I przez to sprawia, że głowa się przesuwa. I wtedy człowiek przestaje chrapać. A wiecie, jak się daleko przesunęła? Wiecie, jak jest nierówno? Tu jest wyżej, a tu jest niżej? Teraz położę tutaj tę przesuniętą głowę. Niestety to nie jest najlepsza głowa. I teraz powinno w drugą stronę, bo to jest taki o. I tu teraz się zapada. I teraz będzie demonstracja podnoszenia drugiej części tej poduszki. Chodzi o to, że ta poduszka się składa z takich nadmuchiwanych, co cholera wie co tam jest w środku, takich sześciu pasów. I one się podnoszą i opuszczają, jak sobie tak leżysz na plecach i chrapiesz, no to jeden się podnosi i sprawia, że głowę przesuwasz, albo w drugą stronę i tak na zmianę. No i teraz się podnoszą z tej strony i teraz właśnie głowa będzie się przesuwać w drugą stronę. Wy to widzicie, że to jest piękne?
No więc teraz problem z testowaniem tego jest taki, że ja nie jestem w stanie, o właśnie, że ja nie jestem w stanie się zmusić do spania na plecach, śpię na brzuchu, a Patrycja i Dawid twierdzą, że nie chrapią. Wiadomo, że w większości chrapią kobiety, więc Patrycji nie wierzę. A Dawidowi, no to... Natomiast, jeżeli jest wśród was ktoś, kto chrapie, przy czym nie chodzi o takie chrapanie, które doprowadza do bezdechu sennego, bo to musimy odróżnić, to jest raczej taka poduszka, która ma likwidować delikatne chrapanko. Jeżeli ktoś z was chrapie i jest w stanie, wyraża chęć i ma również sprzęt, który może się nagrać w nocy przez całą noc, jak śpi i ta poduszka z nim działa, ja testowałem to tak trochę, że leżałem i udawałem, że chrapie. No ale to nie może być udawanko, to musi być prawdziwy test. To pod filmem w konkretnym miejscu wśród linków jest e-mail do Dawida i wtedy możecie się zgłosić nam pomóc i przetestować. Fajnie, żeby to była osoba z Warszawy, żeby się nie wysyłali tego całego sprzętu gdzieś tam, a potem z powrotem. Żebyśmy zdążyli to szybko przetestować, jeżeli w ogóle się uda. A jeżeli stwierdzicie, że to jest badziewie i nie powinienem w ogóle wam tego pokazywać. Nie, może ktoś się zgłosi. Dlaczego nie? Koniec demonstracji poduszki. Była najgorsza demonstracja w historii tego programu. Pokażę wam, jak to w środku wygląda. Tam jest poduszka, poduszka, a najważniejsze jest to. Widzicie, jak to się podnosi? Ej, przesuwa waszą głowę. I można też dopasować, wyciągając takie podkładki, bo są dwie, ze środka, wysokość tego spania. Dobra, teraz już naprawdę koniec demonstracji poduszki. Unia Europejska zainwestowała prawie 400 tysięcy euro w Metaverse i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, prawda? Ale i tak wam o tym opowiem. Wydarzenie, które miało być, i w sumie było, koncertem na plaży z wirtualnymi DJ-ami, miało przyciągnąć głównie ludzi młodych, niezainteresowanych dotychczas polityką. Zainwestowano w to prawie 400 tysięcy euro, choć niektóre źródła podają wyższe kwoty, ale nie ma to znaczenia, czy to było 400 tysięcy, czy 500 tysięcy, ważne, że to było dużo tysięcy euro. I że na wydarzeniu pojawiło się 6 osób. 6 osób. 400 tysięcy euro, 6 osób? To jest... No... to mogliby każdej z tych osób kupić naprawdę niezły samochód. I myślę, że z marketingowego punktu widzenia byłoby to dużo lepsze posunięcie. Może nie tak sprawiedliwe, ale jednak. Na koniec informacja może nie najnowsza, ale rzucająca świeże światło na te wszystkie nowinki technologiczne, dla których mam wrażenie, że w tym programie nie jestem zbyt łaskawy. Firma X-Ray, chyba tak się czyta jej nazwę, stworzyła aplikację, która wyświetla napisy na okularach do rozszerzonej rzeczywistości. To znaczy przed oczyma osoby, która nosi takie okulary. I te napisy to jest transkrypcja tego, co ktoś mówi do osoby, która ma te okulary na nosie. I to może być szczególnie przydatne dla osób niesłyszących. Co to za osoba niesłysząca, co nie potrafi czytać z ruchu ust, zapytacie? No taka, co na przykład patrzy w inną stronę. I to jest super, bo jeżeli ktoś mówi do tej osoby, a ona nie patrzy na tę osobę, która do niej mówi, to i tak jej się wyświetlają te napisy na okularach. No przecież to... No dobra, widzę potencjalne problemy, kiedy taka niesłysząca osoba na przykład przechodzi przez zatłoczone miejsce i wyświetlają jej się przed oczami fragmenty rozmów osób, które mija. Ale i tak wydaje się być to jednym z ciekawszych zastosowań okularów do rozszerzonej rzeczywistości w ostatnim czasie. Czy na liście obsługiwanych przez aplikację języków jest polski? No oczywiście, że nie. Ale jako mentalny coach, z braku innego mentalnego coacha w tym studio, powiem, obniżmy swoje oczekiwania. Wtedy będzie super. Załóżmy, że nigdy nie będzie tam języka polskiego i kiedy się w tej aplikacji z jakichś powodów nasz język pojawi, to będziemy pozytywnie zaskoczeni. Tak samo, jak pozytywnie udało się zaskoczyć tych wszystkich, którzy myśleli, że palcem nie ruszę, żeby przestawić ten obraz. I co? Można? Można. Trzeba tylko chcieć. I tego wam życzę na najbliższe 7 dni. Żeby nam się, sobie w sumie też, żeby nam się chciało ciut bardziej niż nam się nie chce. Fajnie, że jesteście. Dzięki za dziś. I znośnego tygodnia.